Hej kochani, w dzisiejszym filmiku będziemy oglądać mieszkania do wynajęcia w Los Angeles, bo jak wiecie, no zamierzamy się przeprowadzić, aktualnie jesteśmy w jednosypialniowym mieszkaniu, w tym mieszkaniu byliśmy, już mieszkamy tak ponad 2 lata, no i czas na przeprowadzkę, więc szukamy większego mieszkania w podobnej okolicy, nie dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo nam się nie za bardzo podoba, więcej o tym później w filmiku, ale będziemy szukać większego mieszkania i kilka rzeczy, które dla mnie są najważniejsze, jeśli chodzi o szukanie nowego mieszkania, są przede wszystkim pralka i suszarka w mieszkaniu. Nie chcę po prostu chodzić do wspólnej jak gdyby pralni, czy takiej publicznej pralni, to jest dla mnie, nie, dziękuję. Kolejna rzecz, chcę, żeby mieszkanie było jasne, ponieważ nagrywam filmiki. Jest to dla mnie ważne i po prostu lubię być w mieszkaniu, które jest jasne. Kolejna rzecz, wanna. Bardzo ciężko jest znaleźć mieszkania, które mają łazienki z wannami. Większość ma prysznice, więc to też bardzo ważna dla mnie rzecz. Następnie cicha okolica. Jesteśmy aktualnie przy głównej ulicy, przy dwóch głównych ulicach i jest niesamowicie głośno i to jest niestety dla nas dosyć męczące. W szczególności w nocy, gdy chcemy spać i otworzymy okno. Tragedia, więc cisza okolica, bezpieczna okolica i także nadal blisko restauracji i sklepów, które lubimy, więc pozostajemy w West LA, czyli w zachodniej części Los Angeles. Bardzo lubię tę część Los Angeles. To była właśnie pierwsza okolica, do której się przeprowadziłam, gdy przeprowadzałam się do Los Angeles i nadal po prostu jest moją ulubioną okolicą. Jest kilka innych okolic w Los Angeles, które też mi się podobają, na przykład Pasadena. Niestety bardzo ciężko znaleźć tam mieszkania, przynajmniej dla nas, ponieważ musimy zorganizować dojechanie, żeby zwiedzić to mieszkanie czy dom i zazwyczaj po prostu te mieszkania szybko lecą i są już wynajęte, gdy po prostu mamy czas w weekend, by je obejrzeć. Więc dlatego po prostu było nam o wiele łatwiej oglądać mieszkanie tutaj w naszej okolicy, bo było to 50 minut, żeby dojechać, więc dlatego na razie pozostajemy w tej okolicy, nam bardzo się podoba. Okej, już nie będę dalej przedłużała, zapraszam Was do oglądania mieszkań w Los Angeles. Okej, to pierwsze mieszkanie jest zlokalizowane w West LA, niedaleko Santa Monica Boulevard i całkiem było tam cicho, pomimo że było blisko dosyć głośnej ulicy i było na drugim piętrze, były 3 sypialnie, spory balkon, jak tutaj widać. Niestety widok był na ogródek tutaj i także kolejny budynek, więc było dosyć ciemno. Niech pomyślę. To był wschód. Wschód, północny wschód, z tego co. A nie, właśnie ten pokój akurat był na zachód, ale przez to, że kolejny budynek był zaraz obok, to niestety był bardzo, bardzo ciemny, w szczególności, że było to drugie piętro. Ale jak widać, spora garderoba i są nawet tutaj szuflady, więc można się normalnie rozpakować, nie trzeba kupować komody, co lubię, ale niestety było strasznie ciemno. Po prostu w ciągu dnia trzeba było cały czas palić światło. I przechodzimy do kolejnej sypialni. Widok na inny budynek, pomimo że okna na zachód, to niestety nadal było tam dosyć ciemno. Osobna garderoba, co jest dosyć spoko. A tutaj nie było łazienki, ale łazienka była wspólna z kolejną sypialnią. Normalnie mamy i pralkę, i suszarkę, co bardzo lubię, normalnych rozmiarów. A tutaj kolejna sypialnia i widok był na... mamy okno na
dwie strony świata, zachód i północ, tak, północ. No i też garderoba. I tutaj łazienka wspólna dla tych dwóch pokoi. Jest wanna, co jest dla mnie po prostu konieczność. Ja nie chcę się wprowadzać do mieszkania bez wanny, ponieważ uwielbiam brać kąpiele w zimie, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Podłoga bardzo, bardzo ładna. Wydaje mi się, że to były winyle, więc wodoodporna. Tutaj była łazienka dla gości, czyli już bez wanny, bez prysznica, ale mam tutaj właśnie toaletę taką. Więc to jest spoko. Jak będziecie mieć gości, no nie trzeba i wysyłać do waszej prywatnej łazienki. I tutaj jest kuchnia ogromna, ogromna kuchnia. Garaż, były dwa miejsca parkingowe. I przechodzimy do kolejnego mieszkania. Też było to trzy sypialniowe mieszkanie z ogromną kuchnią. Tutaj widać mnóstwo miejsca. Jedynie co, to nie za bardzo podobało mi się kolory wykończenia. Głównie właśnie brąz, ciemny brąz i żółć, co no, nie jest w moim stylu. Ale był to nowszy budynek, bodajże miał chyba 3-4 lata. Tutaj garderoba zaraz obok wejścia, co jest spoko na buty i kurtki. Ogromny salon. I przechodzimy tutaj, jest o pralnia, pralka i suszarka. Tutaj jest łazienka z wanną dla tych dwóch sypialni, sporych rozmiarów całkiem. Tu jest jedna z tych sypialni, całkiem sporych rozmiarów. Jedynie co, to widok nie był najlepszy, niestety. Tutaj no, przynajmniej nie ma wysokiego budynku zaraz obok, więc nikt nam w okna nie patrzy. Ta okolica nazywa się Sotel, więc jest dosyć blisko uczelni UCLA. I przechodzimy do drugiej sypialni, jeszcze większa niż ta pierwsza, którą widzieliśmy. Ten sam widok okna na północny wschód, więc głównie jest tu no, sporo światła o poranku, a później, no, tak jak już widać, powiedziałam, że mieszkanie wcale nie jest ciemne, bo jest na bodajże trzecim piętrze to było? Trzecie lub czwarte piętro, więc całkiem spoko. Nawet jest balkon, ogromny salon, sporo miejsca. I tutaj jest już ta główna sypialnia. Główna sypialnia zawsze właśnie ma prywatną łazienką i prywatną garderobę. Jak widać, też jest tu wanna. I tutaj ogromna garderoba. Słuchajcie, to jest, no dosłownie można by zrobić kolejną sypialnię z tej garderoby. Takich ogromnych rozmiarów była. No i tyle. Całkiem spoko mieszkanie, nowsze, czyste, wykończenie mi się nie za bardzo podobało, no i też chciałam mieszkanie, które miałoby no, okna na zachód lub właśnie też południe, żeby po prostu mieć nieco więcej światła po południu. No i przechodzimy do kolejnego mieszkania w podobnej okolicy, kilka bloków od tego drugiego mieszkania i to mieszkanie było na czwartym piętrze, też trzy sypialnie i jak widać tutaj spory salon, okna na północ, tak, okna były na północ, więc no, dużo światła tutaj nie było, pomimo, że mam wrażenie, że te białe podłogi a to chyba było laminat, takie wiecie, byle jakie podłogi, na pewno jak się rozleje wodę, to będą zniszczone, bo widziałam w innym mieszkaniu w tym budynku. A to jest jedna z sypialni tych mniejszych. A fajnie, że są te duże okna, naprawdę one pomagają. Pomimo, że okna są na północ, to i tak jest dosyć jasno. Tutaj druga sypialnia i nawet sporo tutaj jest miejsca do przechowywania. To jest spoko, ja to lubię. I tutaj jest łazienka dla tych dwóch pokoi i pomimo, że mieszkanie już było po wyprowadzce już wysprzątane, to było dosyć brudne. Wydaje mi się, że po prostu no, te płytki nie są łatwe w utrzymaniu. Ale przechodzimy do głównej sypialni, która była, jak widać, rozdzielona salonem, więc to jest spoko, że mamy to rozdzielenie. I tutaj jest ta główna łazienka prywatna, jest w niej prysznic, dwie umywalki, co jest spoko.
Szkoda, że nie ma szuflad w łazience, nie przepadam za tą formą przechowywania, ale jest jak jest. No i tutaj mamy garderobę, spoko rozmiarów, dla mnie okej. I nawet wejście jest na balkon od salonu i także od sypialni, spory balkon. No, ale też jeśli chodzi o widok, nie ma jakiegoś super widoku, no więc to mieszkanie było okej, ale no... I tak nie za bardzo nas przekonywało, to nie było to. Tutaj jest kuchnia, całkiem sporych rozmiarów, dosyć ciemna, jest tak nieco schowana od salonu, a tutaj jest łazienka dla gości i także pełnych rozmiarów pralka i suszarka. Ten budynek bodajże miał chyba 6-7 lat, więc pomimo, że był dosyć nowy, to nadal no już na pewno miał mnóstwo lokatorów i przechodzimy do kolejnego mieszkania, to było na 5 piętrze w tym samym budynku, nieco inny rozkład, jak widać tutaj jest salon i też nieco schowana kuchnia, jest mniej miejsca w tej kuchni. Tutaj jest znów pralka, suszarka, łazienka dla gości, czyli po prostu kibelek i umywalka. I to mieszkanie, dopiero co się ludzie z niego wyprowadzili, więc oni tam naprawiali, było, powiem wam, że sporo zniszczeń, no niestety właśnie mam wrażenie, że ta podłoga jest dosyć kiepskiej jakości i tak właśnie jak tutaj zobaczycie, o tutaj jest główna łazienka, też w niej prysznic, dwie umywalki, standardowy, myślę, że ten rozkład jest, sporych rozmiarów ta główna sypialnia i przechodzimy, a tutaj o jest balkon i te okna były na zachód. Tak więc po południu byłoby tam nieco więcej słońca, mi się wydaje. Nie, źle wam mówię, na południe. Okna były na południe, więc pewnie tak, no w południe byłoby najwięcej światła. To było, chyba zwiedzaliśmy to mieszkanie tak po południu, więc już nieco mniej światła i okno to jest nieco mniejsze, co mi się nie za bardzo podoba. Ja preferuję te takie od podłogi do sufitu okna, ale widok nie był całkiem, nie był zły, bym powiedziała. No i fajnie, że te dwie sypialnie są z dala od tej głównej sypialni, więc jest rozdzielenie, jest więcej prywatności, ale widać tutaj sporo było zniszczeń, ta podłoga była kompletnie zrujnowana i nawet, no, były tam takie, nawet ze ściany były pozrywane, nie wiem, coś tam ludzie sobie poprzyklejali, więc było mnóstwo zniszczeń, niestety. Nie za bardzo nas przekonało to mieszkanie i oczywiście do tych wszystkich dwu i trzech pokojowych mieszkań są dwa miejsca parkingowe. No i przechodzimy do kolejnego budynku, który był w podobnej okolicy, tutaj jeszcze ludzie w nim mieszkali, w tym mieszkaniu, tutaj mamy jedną z sypialni, jest tutaj nawet garderoba, to jest ta mniejsza sypialnia, jest pralka, suszarka, pełnych rozmiarów, tutaj jest kolejna szafa, tutaj jest kuchnia i salon. Jak widać, trochę dziwny rozkład, byłoby ciężko właśnie tam nasz kanapę wstawić. A tutaj jest główna sypialnia, która ma okna na dwie strony i bodajże to mieszkanie było, miało widok na południe, wschód i zachód, więc całkiem spoko. Całkiem ładnie tutaj wszystko po prostu w ciągu dnia byście mieli bardzo ładne po prostu no, światło. Tutaj była garderoba. Całkiem spoko rozmiarów, ale jak widać musicie dokupić sobie szuflady. No i tutaj jest widok i widok może nie był jakiś super widok na alejkę tutaj, ale no fajnie, że te okna były nieco większe, bo to na pewno lubię. Trochę było zniszczeń na tej podłodze też, takie zdecydowanie ktoś coś rozlał i po prostu ten laminat nosi trochę zniszczył i tutaj był balkon, okej, rozmiarów, nie jakiś super duży, obawiałam się, że moja po prostu kanapa zewnętrzna, no tutaj mi nie zmieści się na tym balkonie, ale no jest dosyć prywatny, to było na 5 piętrze, więc ostatnie piętro, nie ma sąsiadów nad nami, więc całkiem spoko, mnóstwo światła, jedynie co to właśnie trochę dziwny rozkład tej kuchni i salon, trochę był za mały dla nas, tak jak my sobie to rozplanowywaliśmy, ale no ogólnie budynek był w porządku, kilkuletni, a trochę
pachniało tak, jakby nie był zbyt czysty. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Nadal szukamy nowego mieszkania, więc będziemy zwiedzać kolejne mieszkania, więc myślę, że mogę przygotować nieco więcej filmików. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie mi znać. I to by było na tyle. Dajcie mi znać, które mieszkanie Wam się najbardziej podobało. Ja powiedziałabym, że to mieszkanie nie było złe. Gdyby było nieco tańsze, to myślę, że byśmy zdecydowanie podjęli decyzję, ale no, przez to, że było to większe mieszkanie niż nasze, było droższe i no, to nie było to. Po prostu szukamy dalej. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Dajcie mi znać, czy chcecie obejrzeć kolejną część moich poszukiwań, naszych poszukiwań nowego lokum w Los Angeles. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuka w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!